Urodził się w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 roku. Jego ojciec był rzemieślnikiem, a matka krawcową. Rodzice wychowywali dzieci w głębokim poszanowaniu religii. Dominik już jako pięcioletni chłopiec służył do mszy świętej. Podobno, nie mając zegarka, wiele razy przychodził za wcześnie i modlił się klęcząc przed zamkniętymi drzwiami kościoła. Po mszy uczył się w szkole prowadzonej przez proboszcza. Gdy zakończył w niej edukację, przeniósł się do kolejnej szkoły, do której musiał codziennie chodzić 8 km pieszo. Mawiał, że w drodze towarzyszą mu Jezus, Maryja i Anioł Stróż. Dnia 8 kwietnia 1849 roku, w Wielkanoc, przyjął pierwszą komunię świętą. Było to jak na owe czasy bardzo wcześnie, gdyż panowało przekonanie, że do sakramentów należy dopuszczać w wieku znacznie późniejszym. O dojrzałości duchowej Dominika świadczą jednak postanowienia, jakie napisał z okazji tej uroczystości w swojej książeczce do nabożeństwa. 1. Będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik. 2. Będę święcił Dzień Święty. 3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. 4. Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę. Mając 12 lat, Dominik spotkał świętego Jana Bosko, który przyjął go do swego oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź. Pewnego dnia Jan Bosko miał do chłopców kazanie, w którym rozwinął trzy myśli. Jest wolą Bożą, byśmy się stali świętymi. Łatwo to można osiągnąć. W niebie czeka wielka nagroda dla tego, kto zostanie święty. Dominik zwrócił się wtedy do księdza Bosko z tymi słowami. Czuję potrzebę i pragnienie, aby zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać świętym, niech mi ksiądz w tym dopomoże. Na to wielki pedagog dał chłopcu taką odpowiedź. Bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom. Dominik swoją postawą dawał przykład innym chłopcom. Podejmował wiele inicjatyw, żeby pomagać tym, którzy gorzej uczyli się i robili mniejsze postępy na drodze duchowej. Był prawą ręką księdza Bosko. W bardzo młodym wieku otrzymał dar kontemplacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone dary. Pewnego dnia zapukał do pokoju Jana Bosko, błagając go, aby natychmiast szedł z nim. Zaprowadził go do mieszkania umierającego protestanta, który pragnął pojednać się z Bogiem. Odległość od oratorium była znaczna. Dla świętego Jana Bosko pozostało zagadką, skąd Dominik dowiedział się o tym protestancie i o miejscu jego zamieszkania, skoro tu nigdy nie bywał. Nie wypadało zaś o to pytać. Kiedy indziej Dominik stanął przed bramą jednego domu i zadzwonił. Gdy mu otwarto, zapytał, kto tu umiera. Zaprzeczono, a gdy na jego naleganie zaczęto wypytywać po mieszkaniach, znaleziono samotną, umierającą staruszkę. Późną jesienią roku 1856 Dominik zaczął odczuwać wysoką gorączkę, gnębił go silny, uporczywy kaszel. Jan Bosko wezwał lekarza. Ten orzekł chorobę płuc, bardzo już zaawansowaną, i polecił, by chłopca natychmiast odesłać do rodzinnych stron. Kiedy Dominik żegnał świętego Jana Bosko i kolegów, ze łzami w oczach powiedział: ja już tu nie wrócę. Dominik zmarł 9 marca 1857 roku, w wieku zaledwie 15 lat, zaopatrzony sakramentami świętymi. W chwili śmierci miał powiedzieć do swojego ojca, który modlił się z nim, że widzi piękne rzeczy. Jego relikwie znajdują się w Turynie, w Bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w pobliżu relikwii świętego Jana Bosko. Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności, przebywając między rówieśnikami, Dominik Savio osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do przyjaciela. Tu na ziemi świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki. Pius XI powiedział o nim: mały święty, ale gigant ducha. Beatyfikowany w 1950 roku, a kanonizowany już w 1954, Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. Jest patronem ministrantów i młodzieży.